kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3, Dziki Gon. Zanim wrócimy do Jastra, to porozmawiamy z mistrzem wyścigów. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowe i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko, bieg zaraz się zacznie. Okej. Chcę się ścigać. Paradnie, twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na Płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt, dosiadający Atosa. Seamus Holt, no dobra, spoko. Zawodnicy wsiodła, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! Dalej. Czy to jest jakaś nowa trasa, czy to jest ta stara trasa, bo to nie ogarniam za bardzo. Nie, to jest chyba stara trasa. Ja znowu miałem pewną przerwę od Wiedźmina. Ostatnio jakoś ciężko mi się zebrać do rywania, no bo Terraria mi ostatnio zebrała na pół życia. Dzień nie grałem tyle, że naprawdę. Ale wróćmy do tematu Wiedźmina. Całkiem łatwo sobie wyścigić, szczególnie jak już się ma tą płotkę trochę podrasowaną. Chociaż tutaj może ciężko, nie wiem czy byśmy przejechali całą trasę na jakby jednym wdechu. Ale trochę go poplutujemy i powinniśmy to jakoś wygrać. To jest trochę chamskie blokowanie rywala, no ale wszystko, żeby wygrać, prawda? Idźcie swoją drogą, ja się poparuję. No i jesteśmy pierwsi. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivii na Płotce. Dziękuję, dziękuję. Zwycięzcy! Było bardzo miło się ścigać. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Innym razem. Chcę zacząć to siodło. Pokażcie mi to siodło. To było wyśmienite siodło wyścigowe. 50 wytrzymałości, o tym mam takie same dosłownie. Może jakieś lepsze juki albo klapy dla konia. Jakieś lepsze ramy. Chcesz wziąć udział w ko... Okej, a to wyścigać sobie. Się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia. O mój Boże. Wicehrabia ściga się inkognito, więc proszę o dyskrecję. Kanikuły to gdzieś był hit, Boże święty. Wakacyjny hit z czasów podstawówki. Odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! Dobra. Lecimy jak najszybciej, żeby w pewnym momencie na chwilę się zatrzymać i odpocząć chwilę tych płoteczków masz. Ale to jest inna trasa zupełnie. O Boże, muszę na mapę patrzeć. Dobra, odpoczęliśmy. Nie wiem, nasz przeciwnik chyba został daleko w tyle. Nie, już jest tutaj blisko dosyć. Ciekawe jak blisko jesteśmy tego. Jak blisko jesteśmy mety już. Tylko będziemy musieli jeszcze jeden postój zrobić jakby. Już nam się wytrzymałość kończy. Ajajaj. Dobra. Lecimy. Noż na tej by się przydało dokończyć wyścig. Ale bardzo mało tej wytrzymałości już mamy. No niestety hrabio. Ale musiałem cię przyblokować. No niestety takie są zasady w tych wyścigach, no, że po prostu wygrywa sprytniejszy, prawda? Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci.
pamięcie Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Bardzo dobry wyścig, hrabio. Mała zwycięzcy! Znaczy nie hrabio, to jest incognito. Brawo, gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? A, zapisuj. Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie, niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na sukubie. A żeby na prawdziwym sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeździł. Jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Czyli to jest teraz najsilniejszy typer, tak? Zawodnicy w siodła, odliczam do trzech. No on mnie może, on ze mną może wygrać. Dobra, dobry start trzeba mieć. Jeszcze i tak trzeba iść blokować, jestem to pewien. Jak w poprzedniej fazie wyścigu też trzeba było blokować, to tutaj to samo będzie. Ale pogoda jest po prostu genialna, przegenialna. Co prawda nie jest genialna na wyścigi, ale patrzcie... O Jezus, źle pojechałem. Jedź, Putka. Dobra, dogonisz do Płotka jeszcze. Jeszcze go dogonisz, dasz radę, jestem to pewien. Patrz na tą ślimaka, no dajesz Płotka. Sukup, błagam. Płocka poprowadzi mnie prosto do zwycięstwa. Jedziemy! Słuchajcie, tutaj trzeba jakoś tak go przyblokować. Wytrzymało się zyskać. Ale ściga się po prostu przednio. Naprawdę przednio. Dobra, jest jeszcze kawałek od nas. Tempo, tempo! Zrobiliśmy takie kółko, rozumiem. To już wiem, gdzie jesteśmy mniej więcej. I wiem, gdzie typa będzie można przyblokować. Tutaj. Zaraz. O tu. Dobra, to już nam musi do końca starczyć. Mam nadzieję, że go przygonimy. On jakoś teraz bardzo mocno wyrwał do przodu. Ej, wygra. Nie wygra. Frajerze! Dobrze! Dajesz Płotka! Udało się. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu. Nigdy nie przegrał? Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na Płotce. Wolnie. Chwała zwycięzcy! No i porobiony. Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej, no co za zwycięstwo! Wyścigowe kawaleryjskie siodło. Niesamowite to może być. Zaraz zobaczymy. Wzmocnione oczy 70 osłabizna. Ja cię, 70 wytrzymałości. O 20 więcej niż to. Że to już jest jakiś... Teraz jesteśmy już... No nie wiem. Dobra, teraz trzeba wrócić do Jastra. A propos kabaretu. Geralt z Rivi, jak mnie mam. A kto pyta? O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Tasak? Żegnam. Czego Tasak od nas chce? Przeczytaj otrzymany list. O Boże, gdzie jest ten list? Wiadomo się od Tasaka. Wiedźminie, doszło do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Ty totalnie nie powinien się marnować, przeciwnie, powinien się rozwijać, a za ten rozwój należy dosłownie narodzić. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź to rozwojem, bądź wynarodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce, okej? Okay? Dobra, zaraz pogadam z Tasakiem, tylko pytanie, gdzie tu jest jakaś szybka podróż najbliższa? Na dole. A gdzie jest Tasak? To też jest pytanie, ciekawe. Tasak jest w Nowigradzie, okej. Okay. W swoim miejscu w scenie, tak. Zapomniałem. Okej. Okay. Podejdźmy teraz sobie... Ale no patrzcie na tą pogodę, no przecież to jest coś niesamowitego. Ja cię kocham takie burze. Za ornem u mnie jest 40 stopni teraz, a to jest taka burza. Jezu, jakby fajnie, jakby spadła w prawdziwym świecie taka, nie? O Boże, jak to było cudne. Dobra, zobaczymy co chce od nas Tasak, bo podejrzewam, że może będziemy mogli zdobyć jeszcze lepsze wyposażenie dla naszej płotki. To jest obraza majestatu wiecznego ognia. Ostatni raz wzywam do wydania ksiądza. A
A to było całkiem niezłe. Jeszcze tylko zanim pojedziemy do Tasaka, podejdźmy sobie do tablicy ogłoszeń, bo coraz to nowe misje się pojawiają w DLC-kach. Więc może rzeczywiście coś tutaj będzie. Nie. Te książki kupię, będę musiał obczaić potem. Może posprzedaję w jakiejś lepszej cenie te książki, którymi zawalają całkowicie ekwipunek. To by mogło się przydać. Dobra, tu jest miejscówka Tasaka, pamiętam ją z misji, jak z Kurwiela Juniora miejscówki czyściliśmy. No i dzięki, mamy też Tasaka. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Co to jest Palio? Właśnie? Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Co za wieśniak? Będziesz ścigał się z jockeyami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda, wchodzę w to. Zgoda, będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Okej, dzięki Tasak. Nie omieszczam nie skorzystać z twojej oferty. O Jezu, już? Przede wszystkim gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie... A czy możemy zacząć na mapie trasę tego wyścigu? Oczywiście, że nie możemy. Ale pewnie to będzie coś takiego. Może na przykład o ten DO i zakręć się tutaj, coś w tym stylu. Przygotujcie się! Start! Przetestujemy nasze nowe siodło. No ten po prawej tutaj to straszny szaleniec. Tutaj można było trochę odpocząć. To dobry start, ale nie, no za wcześnie to odpoczynki. A nie wiem, jak tutaj zagospodarować. Nie znam jeszcze trasy, więc nie wiem, kiedy można by było zrobić postój i troszkę rywali przyblokować chamsko. A kiedy na to seniorzem pozwolić, prawda? No bo tutaj trzeba będzie przyblokować, no bo widzę, że trasa jest daleka. Na razie odjeżdżamy coraz dalej to od miasta. A tam ci kurcze jak jadą w ogóle bez przerwy żadnej. Dobra. O Jezu, to jest ciężkie. Ten z przodu znowu teraz się wyrwał. Dobra. Jest płotka. Teraz to lecimy. Teraz to lecimy. Już jest jakiś zakręt, to już jest chyba jakaś końcowa trasa wyścigu. O, tutaj można było pięknie zblokować ich. Ale ten z przodu to naprawdę szybko jedzie. Ja powinienem być kawałek przed nimi, o tak o przynajmniej. To już będę się czuł jako tak bezpiecznie, tylko nie wiem, czy dojadę teraz. A tu już jest ostatni most, o Jezus. Skończy mi się wytrzymałość tuż przed metą. Nie, dobrze, dojechałem. Tasak miał nosa, gdy cię werbował. Gratulacje! Wow, było ciężko. Daj dzioba, Geralt! Tasak. Nie, no to nie, cmoknę sobie płotkę. To było piękne. Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna, chodu! Trzeba stąd wypierdalać, dzięki Geralt. Wyśmienili wyścigowe klapy dla konia, fajnie. I chyba trochę kasy dostaliśmy. Dobra, spadamy stąd. Tam to nas nie obchodzi, co tam się stało, chociaż słyszałem tam dziwne dźwięki. Czekajcie. To, wyścigowe klapy dla konia. Co one mają? 40 prób paniki wierzchowca. Okej.
Teraz zajmiemy się zadaniem oczywiście kabaret. Trzeba wrócić do Jastra. No i tak też zrobimy, myślę. Bez zbędne opitolenia. Czekajcie, bo nie mamy chyba żadnych misji. Dalej nie mamy levela 20, żeby nałożyć set szkoły Grywa. Kota. Gwint starszy znajomi, pełna kolekcja kart, no tak. Dobra, no to tak, no teraz to robimy zdecydowanie, kabaret. I tak jestem levelowo dużo przodu, jeżeli chodzi o wątek główny. No ale co zrobić właściwie? Ja lubię robić zadania poboczne, no, nie umiem się po prostu... Nie umiałbym zostawić tylu zadań. O, też sobie. Fajnie tutaj. No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. Też mi się podoba, szczególnie dekoracje ścian. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie, to będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Właśnie, czemu to nie szałwia i rozmaryn? Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej. Okej. Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej Poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. No i bardzo dobrze. Kiedy otwarcie, Jastier? Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. To Priscilla jest taka... zabawna, no nie wiem, jakaś taka... Dzięki za wszystko. Niewinna się wydaje. Absolutnie. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Tuż przed próbą generalną? A dawaj. Czemu nie? No, to rozumiem. Jak można nie japić się z Jastrem? Majster dokładam. Mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Mówiła, że jesteś gruby i śmierdzisz. Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalne. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. Jaskier. Ta muzyka w tle... Ciekawi mnie jedna rzecz. Ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Ja jestem jakiś porządny. Spójrz na się, oczywiście. A wie jaki to dla mnie ważny wiek. Oczywiście, że wie. Więc pewnie robi się nabóstwo, a to trwa. Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. To było kilka godzin później, jeszcze nie wróciła? Mistrzu Jaskrze, Priscilla, ona... Co się stało? Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna, ktoś się napadł, ranił, zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Co? Ranił? Już idę! Geralt, pójdziesz ze mną, proszę! Jasne, że pójdę. Chodźmy. No, jakby ta gra dała tej opcji dialogową, że nie, to chyba by była... O kurwa... Jakaś straszna. Priscilla... Wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Jezu... Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Co jej się stało? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oxenfurskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem?
Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Kto jej to zrobił? Tego nie wiem. Ale jednego jestem pewien. Nie Jezu, przecież nie miała już tego głosu. Skąd ta pewność? Którym zaśpiewała to pieśń? Podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami. I wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Novigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Ale fajny facet to chirurga. Mam u ciebie 100 opłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę. Ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Zrobię znajdź to. I zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak naród. Znajdziemy go. Tak niewinną, fajną osobę, tak... Że ona już... Jezu Chryste, ale to jest chamskie. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Idziemy. Tak, gotowy i zaintrygowany. Dorwę go, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. No, jak już Geralt chce coś dorwać, ten ktoś ma przesrane. To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Pomyśl. Musisz strzywać, słyszysz? Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. Irni jest, że tak powiem... Wow, te utopcy mają spory poziom. O Jezus. Nie pamiętam sterowania kompletnie. Nie ten miecz. Ja się chowało kompletnie broni, pamiętam. Baba wodna. Jak się chowało miecz? A tutaj zbierzemy wszystko, czekajcie. Wyjmuję miecz. Jak to się chowało? C? C, dobrze. Dobra, lecimy dalej. Wraz z Joachimem. Ale jesteś paskudny. Gdzie jest drugi? Tutaj jest. Ależ te utopcy są agresywne. Ciebie zaskakuje. Silna. Jakie są rokowania? Tylko mów wprost, bez eufemizmów. Rany się zagoją, ale nie wiem, co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. No, to prawda. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Bardzo podoba mi się ta misja. Bardzo, bardzo. To jest jedna z fajniejszych misji, jakie dotychczas się pojawiły. Naprawdę. Chodź, Joachim. Naprawdę bardzo fajnie to się zapowiada. Dobra, czy to już jest kostnica? Czy jeszcze nie? Podejrzewam, że jeszcze nie. A jednak. Jesteśmy na miejscu. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić. Na przykład koroner. Albo wielebny Nathaniel Pastowi.
Dobra. Szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. Krasnoludzkie cieśli, okej. Okay. No, kostnica to nie zaciekawie miejsce. Wygląda, jakby dorwały go trupojady. Tutaj też kobiecinka. To nie to ciało. Szukajmy dalej. Krasnoluda łatwo będzie znaleźć, myślę, ale mnie ciekawią też inne ciała. Może znajdziemy tu ciało kogoś znajomego. Ale to już jest krasnolud. Zgrubienie na palcach, trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? No myślę, że... nie wiem. Polećmy z wszystkim. Tułów. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Obejrzyjmy te rany. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Jadź się! Czekaj, czekaj. Tu jest coś jeszcze. Co to jest? Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. A czemu miałby zostać coś takiego? Rzućmy okiem na tę bliznę. Rana jest długa i cienka. Od cięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny, sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Okej, okay. Otwórz jamę brzuszną. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w głównie z zeuglem, więc wątpię by... Chwila, co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku? Formaliną. Dobra, sprawdźmy inne części ciała. Ręce. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, to ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten nacisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. Okej, nogi. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Och, żartowniś. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, my lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. Dobra, genitalia. Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Okej. Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Sprawdźmy oczodoły. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. O Boże. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Straszne. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Jak u kryścili. Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je małym, bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co?
Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca, on chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Dobra, to chyba wszystko. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? No w sumie nie wiem. Mord rytualny wątpię. No bo przecież Priscilla nie została zabita. Myślę, że to mogła być kara. Jednego jestem pewien. To miała być kara. Nawet łowcy czarownic nie stosują takich tortur. Jakim grzechem można zasłużyć na coś podobnego? To wie tylko morderca i to jest kluczem, żeby go odnaleźć. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze pchasz się, gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Teraz mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Gdzie znaleziono ciało tego cieśli? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Czyli ma jedno miejsce zbrodni. Do cieśli. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło. O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Fajny koleś to koronera. Jak wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Dzięki. Całkiem spoko, koroner. W ogóle patrzcie, to fajna lampeczka ze świecą. Fajny gadżet. Ten Nathaniel. Ten Nathaniel. Co to za jeden? Czuję. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmelfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremację, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie, nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Rozumiem. Dobra, nie naciskam, nie musimy do tego. Nie naciskam. Dziękuję, nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na Priscillę. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu, muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. Okej, słuchajcie. W tym momencie skończymy odcinek. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Gdzie my właściwie jesteśmy? My jesteśmy na Wyspie Świątynnej? Nie, jesteśmy tutaj. Słuchajcie, no, śmiertelne grzechy, bardzo fajna misja się zapowiada, bardzo mi się podobała to serce z Zwork i ogólnie cały motyw. Mam nadzieję, że dorwiemy z kurczy byka, który tak potraktował Priscillę, która według mnie jest chyba najbardziej niewinną istotą, która jest w tej grze póki co. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i bywajcie. Zapachniało powiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sen.